kto jest komendantem okręgu? Ja, przedstawił się pułkownik Kiniarski. I on się po kolei chce ich pytać o nazwiska, dane osobowe, a oni odpowiadają tylko pseudonimami. I on nie rozumie dlaczego. Pułkownik Władysław Liniarski, pseudonim Mścisław Wuj. Dla najbliższych, dla przyjaciół pozostał aż do śmierci, do końca swego życia w 1984 roku wujem. Tak się wszyscy do niego zwracali. Także z Rady Oficerskiej Komendy Okręgu Białostockiego. A tych bardziej obcych i bardziej oficjalnych kontaktów używał tego pseudonimu Mścisław, który był najbardziej jego popularnym pseudonimem z okresu okupacji. Okresu okupacji trzech, dlatego że jest to jedyny znany mi przypadek oficera Wojska Polskiego, który przeżył pierwszy rok okupacji sowieckiej do czerwca 1941 roku, następnie 3 lata okupacji niemieckiej do 1944 roku i wreszcie do lipca 1945 roku trzecia okupacja, czyli druga okupacja sowiecka. Wytrzymał wszystkie trzy na stanowisku komendanta okręgu. Całkowity ewenement. I w jaki sposób mogę powiedzieć, że dzięki kontaktom ojca, który był u niego częstym gościem, a ja przy okazji, jeżdżąc tam z ojcem, uczyłem się od pułkownika Liniarskiego nie tyle konspiracji, co właśnie o konspiracji. To był człowiek bardzo oszczędny w słowach, raczej można powiedzieć małomówny, ale jak coś mówił, to zawsze było konkretne, zawsze to było rzeczowe i miało głęboki sens. I później, gdy został sam, gdy został wdowcem, mieszkał te ostatnie lata na Żoliborzu w swoim mieszkanku, skromniutkim, całkowicie sam, gdy u niego bywałem, wtedy był bardziej otwarty i bardziej rozmowny. Ale to już był człowiek wiekowy. Po tylu przejściach. Teraz mogę tylko żałować, że ja tego nie nagrywałem, nie spisywałem, nie przeprowadziłem z nim profesjonalnych rozmów, które można byłoby dzisiaj opublikować i pokazać prawdziwych polskich bohaterów. Władysław Liniarski pochodził z bardzo ubogiej rolniczej rodziny, spod miejscowości Włoszczowa na Kielecczyźnie. Później został uczestnikiem wojny 20 roku. Przedtem jeszcze w 1917 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Po kampanii wojennej z bolszewikami pozostał w służbie stałej Wojska Polskiego. Dostał między innymi przydział do 62. Pułku Piechoty, który stacjonował w Bydgoszczy. Tam w stopniu kapitana, będąc dowódcą 1. Batalionu w składzie 15. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wojennej 1939 roku. 20 września 1939 roku został ciężko ranny. Został przez Niemców wzięty do niewoli, ale on z tej niewoli uciekł. On tam pozostać nie chciał. I pierwsze, co zrobił, to praktycznie natychmiast, gdy to było możliwe, nawiązał kontakty z konspiracją i w tej konspiracji pozostał. Tu mi się przypomniał taki charakterystyczny szczegół, co robiono z nami, z naszą historią. Pracując w Urzędzie do Spraw Kombatantów w latach 90. zetknąłem się z bardzo dziwnym przypadkiem. Oto osobnik, który miał tytuł uprawnień kombatanckich, utrwalanie władzy ludowej, już nie pamiętam, czy za milicję, czy za UB, zaczął natarczywie żądać, żeby jego zweryfikować inaczej, bo on był żołnierzem podziemia. Przed wojną i w 1939 roku był lotnikiem. Latał na polskich myśliwcach. Ile miał wtedy lat? 12. A w 1939 roku na jesieni był zastępcą dowódcy olbrzymiego zgrupowania partyzanckiego w Puszczy Kampinoskiej, którą dowodził pułkownik Władysław Liniarski, który wtedy leżał w szpitalu. I nie było takiego zgrupowania, Władysław Liniarski nie był wtedy pułkownikiem, a ten dziad, za przeproszeniem, zmusił nas do tego pośrednio, bo właściwie zrobił to sąd, żeby szczegółowo badać jego życiorys. Gdy napisałem do Naczelnego Sądu Administracyjnego, że człowiek 12-letni nie mógł być lotnikiem służby stałej, nie mógł latać na myśliwcach, nakazano mi bardzo sumiennie i precyzyjnie zbadać. A czy pisał pan do instytucji wojskowych? No niestety musiałem to zrobić. Pisząc do Centralnego Archiwum Wojskowego, szukając rzekomej jego teczki oficerskiej, której przecież nie było, spotkałem się natychmiast z odpowiedzią. Nie pamiętam, czy ówczesny szef, czy zastępca szefa tej instytucji Centralnego Archiwum Wojskowego zadzwonił do mnie z pretensjami. Proszę pana, my tu pracujemy, mamy poważne sprawy, a pan sobie żarty robi. Dopiero jak mu wytłumaczyłem, że to nie ja, tylko sąd,
chce znaleźć dowody, że ten człowiek był oficerem w wieku lat 12 i pilotował polskie myśliwce, dopiero wtedy zrozumiał i sobie mogliśmy tylko i wyłącznie ponarzekać. W grupie oficerów, których tak brakowało na terenie okupacji sowieckiej, po eksterminacjach, po wywózkach, po niewoli, gdzie większość z nich trafiła do Katynia, do innych miejsc kaźni, tam nie było kadry oficerskiej. Został pułkownik Liniarski, wtedy jeszcze jako kapitan, wkrótce już major, wysłany z grupą wybitnych dowódców na teren obszaru, który miał tworzyć. Obszar Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, okręgi białostocki, wileński, nowogródzki. Z tej pierwszej ekipy, która tam się przedostała, pozostał praktycznie tylko on. Wszyscy inni zostali wyaresztowani i ta ich przygoda, w cudzysłowie, na terenie Białostoczyzny bardzo szybko się zakończyła. A pułkownik Liniarski wytrwał. Gdy go pytałem, jak można się utrzymać, przecież to nie był jego teren, to nie była jego ziemia rodzinna, nie miał tam jakichś konkretnych znajomości i tak dalej. Jak się tam można było utrzymać? A on tłumaczył mi w ten sposób. Trzeba się wtopić w otoczenie. Nie wolno się wyróżniać. Ponieważ to był teren rolniczy, to stałem się rolnikiem. A że na rolnictwie się znałem, bo w tym wyrosłem z domu, więc to nie było mi obce. Musiałem tak wyglądać i tak się zachowywać, jak miejscowi uprawiacze ziemi. Mając dobre papiery, to jeszcze za mało. Trzeba mieć także dobry wygląd, czyli charakterystycznie upodobnić się do ludzi miejscowych, mówić w taki sam sposób jak oni, a to jednak jest dialekt, to jest zupełnie inny język na Podlasiu niż w okolicach Częstochowy. Pułkownik Liniarski rozwijając konspirację w sposób niezwykły, bo on zastał teren właściwie ogołocony z kadry dowódczej, z kadry nawet podoficerskiej. Te zawiązki konspiracji, które powstawały wcześniej, były już poniszczone, ludzie byli aresztowani albo wybici. On musiał to stworzyć od podstaw, od nowa i rzeczywiście stworzył. Olbrzymi, potężny okręg białostocki Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, liczący 30 kilka tysięcy żołnierzy, systematycznie szkolonych na przewidywany okres wybuchu powstania powszechnego. Takie były założenia pierwotne. Cała konspiracja na tym się opierała, że szykujemy się, szkolimy, zbieramy, skupujemy broń, konserwujemy. Jak nadejdzie ten moment decydujący, najważniejszy, jak będzie możliwe przeprowadzenie powstania powszechnego, my wtedy stajemy do walki jako oddziały Wojska Polskiego. Ale tak się nie stało. Tragedią Polski ówczesnej było to, że sytuacja z okresu I wojny światowej, końcówki I wojny, nie powtórzyła się. Nie było tak, że pobite armie niemieckie wracały ze wschodu do Heimatu, do Niemiec i ich w ogóle nie interesowało, co się dzieje na terenie, przez który przejeżdżali. Można było całe jednostki rozbrajać, zabierać sprzęt wojskowy, tworzyć z tego Wojsko Polskie, a żołnierze niemieccy byli bierni, gnuśni, przestało ich to interesować. Tu armie niemieckie pobite, ale wycofywały się w jak najlepszym porządku. Front się skracał, ale Niemcy trwali i po ich stronie frontu okupacja trwała do ostatnich godzin. Działały poczty, telefony, system zaopatrzenia, urzędowała policja niemiecka. Tak jakby się zupełnie nic nie zmieniło. Nie było warunków do wybuchu powstania powszechnego. I wtedy narodziła się koncepcja, która okazała się fatalna w skutkach. Koncepcja akcji Burza. W ramach akcji Burza miało nastąpić odtwarzanie sił zbrojnych. Jednostki partyzanckie i ludzie powołani z rezerwy, siatek konspiracyjnych, mieli tworzyć formalne struktury Wojska Polskiego pod nazwami historycznymi, nawiązującymi do tradycji II Rzeczpospolitej. Jedna z jednostek na terenie okręgu białostockiego miała nosić miano 18 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Na jej dowódcę został wyznaczony oficer z zewnątrz, z Warszawy, pułkownik Jan Stencel, pseudonim Rawicz. Ponieważ takich rezydentów przy Komendzie Głównej było podobno ponad 2000, czyli ludzi pobierających pensję, czekających na te formalne przydziały, gdy wybuchnie powstanie, w ich pojęciu to wojna, czyli okopy, front i tak dalej, co nie miało nawet by żadnych podstaw, żeby tak było, bo powstanie to jest zupełnie inne wydarzenie. Pułkownik Jan Stencel na bardzo dobrych papierach, jako cywil, inwalida, przedostał się pociągiem do Białegostoku.
Stamtąd został odebrany na kwatery konspiracyjne i tam się miała odbyć odprawa z kadrą oficerską Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. Ale pułkownik Stelcel nie przyjechał sam. Tym samym pociągiem i w kilku innych partiach łączniczki musiały przewieźć jego galowy mundur, oczywiście w częściach, oddzielnie spodnie, oddzielnie czapka, oddzielnie kurtka, także to całe wyposażenie z tymi wszystkimi medalami i tak odznaczeniami, żeby wyglądał jak oficer na defiladzie. Jemu się to podobało. I będąc na kwaterze, zakonspirowany u chłopa, rano wychodzi w miejscu, gdzie ma się odbyć odprawa, gdy siedzi banda obdartusów, kilkunastu oficerów komendy okręgu AK. Pułkownik Liniarski jest chłopem. Ma kufajkę przewiązaną powrózłem ze słomy, czy jakimś sznurkiem. I wszyscy inni wyglądają tak samo. A do nich wychodzi człowiek nie z tego świata. Ogolony, pachnący, w galowym mundurze Wojska Polskiego, podpułkownik ze wszystkimi odznaczeniami, tymi pasami i tak dalej, sznurkami. I był bardzo zdegustowany. Z kim on ma do czynienia? Kto jest komendantem okręgu? Ja! Przedstawił się pułkownik Liniarski. I on się po kolei chce ich pytać o nazwiska, dane osobowe, a oni odpowiadają tylko pseudonimami. I on nie rozumie dlaczego. Ja żądam, powiedział do pułkownika Liniarskiego, spisu wszystkich oficerów Wojska Polskiego z okręgu. Przedwojenne przydziały, dane charakterystyczne o nich, czyli specjalności, szkolenia i tak dalej. Ja będę tu sam ustalał obsadę 18 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Do tego jeszcze był bardzo nieprzyjemny incydent, ale jednocześnie też śmieszny, związany z szefem Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Białostockiego, majorem Władysławem Brulińskim, pseudonim Oskar. Przedwojenny działacz obozu narodowo-radykalnego, student Politechniki, w przypadku funkcji, którą pełnił w Okręgu Białostockim, spisał się po prostu świetnie. I on też, ubrany jak chłop, miał wiszący guzik na nitce przy marynarce, który się dyndał kilka centymetrów niżej. Specjalnie nie przyszywany, żeby tak wyglądać. Pułkownik Stelcel podszedł do niego, major Bruliński, gdy to opowiadał, to nawet jeszcze robił te charakterystyczne miny, jak taki bubek napuszony idzie do niego, wziął ten guzik na palec, tak podyndał, mówi: no, panie majorze, my o tym wszystkim i o waszym wyglądzie, to my sobie jeszcze porozmawiamy, jak to się wszystko skończy. Pułkownik Liniarski, widząc to wszystko, wydał rozkazy. Pułkownika Stelcela trzymasz na kwaterze, żadnej łączności, tylko do niego, od niego nic i nie wolno go wypuszczać w teren, bo narobi nam tylko i wyłącznie szkód i nieszczęść. Tak się rzeczywiście stało. Gdy weszli bolszewicy na te tereny, gdy ludzie z konspiracji zeszli do głębszej konspiracji, co robi pułkownik Stelcel? On idzie na rozmowy. On przecież pułkownik Wojska Polskiego z towarzyszami Sowietami, no przecież w końcu też armia i krasnoarmiejcy to sojusznicy, on się jakoś dogada. Rzeczywiście, dogadał się. 15 września 1945 roku został szefem Komisji Likwidacyjnej Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. Pełniąc tę funkcję równolegle z szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, czyli ze zbrodniarzem, z przedstawicielem zbrodniczej instytucji. I gdy ludzie z tego okręgu szli do piachu, gdy byli mordowani, gdy długo jeszcze walczyli z bronią w ręku, jemu nic takiego nie grozi. Był aresztowany 22 czerwca 1945 roku przejściowo przez UB, ale zaraz natychmiast zwolniony. Jak ujawnił swoją funkcję, swoją przeszłość, że chce rozmawiać, to potraktowali go po partnersku. I teraz sobie wyobraźmy, gdyby pułkownik Liniarski nie był rozważny, gdyby mu taki spis oficerów przekazał, gdyby ujawnił ich dane osobowe, co z tym by się stało? Z jakim wianem poszedłby pułkownik Stelcel, wysoki oficer Komendy Głównej AK, z jakim wianem poszedłby do NKWD i jaki los spotkałby tych ludzi? Sowieci nie uznawali polskiego państwa podziemnego. Zerwali w kwietniu 1943 roku stosunki dyplomatyczne z Polską. Nie uznawali Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym nie uznawali jej granic, suwerenności i niepodległości. I grupa wyższych oficerów, czyli przedtem w Komendzie Głównej AK, a później w Sztabie Naczelnego Wodza, wymyśliła taką sytuację. Oto wchodzą bolszewicy na ziemię polskie, no to my będziemy z nimi współdziałać.
ujawniamy swoje aktywa, bierzemy udział w walce z uchodzącymi Niemcami, a wtedy Sowieci w nagrodę potraktują nas przyjaźnie. I jakiś tam część tej Rzeczypospolitej i jakąś część suwerenności nam zostawią. To było złudzenie, czy to była perfidna gra, dzisiaj tego nie określimy, nie stwierdzimy, ale skutki tego były okropne. Dlatego, że polskie państwo podziemne zostało w znacznym stopniu zniszczone. Generał Tadeusz Komorowski, Bur, raportował do sztabu naczelnego wodza, że on zamierza ujawniać przed sowieckimi władzami struktury polityczne i wojskowe państwa polskiego. I że on sobie zdaje sprawę, że to jest sprzeczne z instrukcjami naczelnego wodza i z nakazami polskiego rządu. Ale dopasował się do tej sytuacji, tej grupy oficerów, która uważała, że w ten sposób z Sowietami coś ugra. Nic nie ugrali. Jedyny znany mi wypadek, że ktoś się tej koncepcji przeciwstawił w sposób czynny, to był pułkownik Władysław Liniarski, komendant okręgu białostockiego Armii Krajowej. Kilka dni po tym, jak dotarły do niego rozkazy o przygotowaniu i rozpoczęciu akcji burza, gdy tylko wkroczą na te tereny Sowieci, on sporządził list do dowódcy Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Bur, 3 grudnia 1943 roku i zwrócił się wprost. Proszę o wyjaśnienie, kiedy ostatnio został zawarty nowy traktat o przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, ponieważ jak dotychczas prasa oficjalna polska i bolszewicka stwierdza, że bolszewicy są wrogami Polski. On żądał, miał do tego prawo od swojego bezpośredniego przełożonego w konspiracji wojskowej żądać wyjaśnień, dlatego że rozkazy, które dostał, były rozkazami zbrodniczymi politycznie, ale także były rozkazami zbrodniczymi moralnie. Jak można ujawniać aktywa przed wrogiem i traktować jednego wroga lepiej niż drugiego? I w sumie nawet tego wroga, który nadchodzi, który będzie dłużej, traktować lepiej niż tego, który odchodzi. Jednak przełożony pułkownika Liniarskiego, komendant obszaru tamtych terenów, czyli okręgów Wileńskiego, Nowogródzkiego, Białostockiego, pułkownik Edward Godlewski, pseudonim Garda, ze strachu zatrzymał to pismo. Nie przekazał do komendy głównej AK. I pułkownik Liniarski, nie otrzymując odpowiedzi, zrobił rzecz następującą. Te oddziały, które są w polu, a na szczęście nie były liczne, biorą udział w akcji burza. Biją się z uchodzącymi Niemcami. Zakaz ujawniania się przed bolszewikami. Tylko ci, którzy muszą, że będą w sytuacji tak dramatycznej, że nie mogą zejść do głębszej konspiracji. Natomiast cała reszta się przed bolszewikami nie ujawnia. I gdy później w Białymstoku bolszewicy żądają rozmów na wzór tego, co się stało w Wilnie, na wzór tego, co się stało we Lwowie, gdy wyższa kadra dowódcza i przedstawiciele delegatury rządu gremialnie szli na rozmowy z bolszewikami, bolszewicy klepali ich po ramionach, mówili, o, teraz będzie хорошо, pójdziemy razem bić Germańca, stworzymy tu wasze dywizje, Wojska Polskiego z waszym naczelstwem i razem przyjaźnie będziemy bić wspólnego wroga aż do Berlina. A tu sytuacja się wyjaśni, to widzicie, rozumicie, tam politycy w Londynie, politycy w Moskwie i w Ameryce, oni się wszyscy dogadają i będzie tak jak było, nic złego się nie stanie. Pułkownik Liniarski nabrać się nie dał. Ujawnił się przedstawiciel delegatury, Józef Przybyszewski, ujawnił się przedstawiciel komendanta okręgu białostockiego, major Władysław Kaufman, inspektor białostocki AK, bo taki dostał rozkaz. Na próbę. Zostali aresztowani. Skończyła się przygoda z Sowietami. I pułkownik Liniarski zachował w nienaruszonym w sumie stanie okręg białostocki przez cały następny rok. Gdy komuniści ogłosili tak zwaną amnestię w sierpniu 1945 roku, gdy pułkownik Liniarski już był aresztowany przez NKWD i przez UB, z tego okręgu ujawniło się 250 osób. I to w olbrzymiej większości tylko ci, którzy byli aresztowani i robili to z więzień, bo taka możliwość była. I dzięki temu ten okręg przetrwał przez wiele następnych lat, prowadził walki z komunistami. Nie dali się wdeptać w ziemię, nie dali się zniszczyć. Konspiracja jest zawsze czymś, co może rodzić tragiczne skutki. W przypadku pułkownika Liniarskiego tak się właśnie stało. Jego ukochana żona,
Irena, która była łączniczką, sanitariuszką, brała udział w Powstaniu Warszawskim. W 1946 roku, 2 października 1946 roku, na podstawie fałszywych oskarżeń ludzi z konspiracji poakowskiej została zamordowana i obarczono ją winą za rzeczy, z którymi nie miała nic wspólnego. Pułkownik Liniarski siedział wtedy już w więzieniu. To była jego wielka, osobista tragedia do końca życia. Ideały, o które walczył, nie były już takie. Ludzie, na których liczył, też już nie byli tacy. A on, gdy dostał pisemne wezwania od pułkownika Jana Rzepeckiego, byłego szefa Biura Informacji i Propagandy, a później człowieka, który stał na czele tzw. delegatury sił zbrojnych, wezwanie do stawienia się w Warszawie, pułkownik Liniarski tłumaczył: ja swój teren znam, tu się mogę poruszać, tu jest względnie bezpiecznie. Do Warszawy po tylu latach przerwy jechać nie powinienem, nie mam żadnych kontaktów, nie mam żadnych dobrych dokumentów, więc nawet przypadkowa łapanka, przypadkowa rewizja może spowodować wpadkę. Będę zatrzymany. Gdy odmawiał, pułkownik Rzepecki zagroził mu sądem wojennym, a sąd wojenny dla zawodowego oficera Wojska Polskiego wiadomo czym jest. Jemu groziła kara śmierci za niewykonanie rozkazu w obliczu wroga. I niestety zgodził się z tym, że ma jechać do Warszawy, ale do Warszawy nie dojechał. Został aresztowany 31 lipca 1945 roku w Brwinowie. Od razu ubecy nie wiadomo skąd, ale wiedzieli, z kim mają do czynienia. I dopiero wstrząsający dokument, który jest protokołem przesłuchania pułkownika Władysława Liniarskiego z 2 sierpnia 1945 roku, czyli 3 dni po aresztowaniu, dopiero mówi, co on przeszedł, bo on z więzienia wyszedł inwalidą. On do końca życia nie był już taki jak przedtem, a prawie 9 lat spędził w komunistycznym więzieniu. Przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi w ręce komunistycznego już wtedy pułkownika Mieczysława Moczara przeszedł piekło na ziemi. Protokół jego przesłuchania wygląda tak. Kogo znacie z organizacji Armii Krajowej z Okręgu Białostockiego? Podajcie ich nazwiska i pseudonimy, a przedtem wmawiają. Wy jesteście Liniarski, macie stopień pułkownika, macie pseudonim Mścisław, jesteście komendantem Okręgu Białostockiego. A pułkownik Liniarski odpowiada tak. W okresie okupacji niemieckiej zamieszkiwałem w Warszawie. Do żadnych organizacji nie należałem z powodu starości i złego stanu zdrowia i tak dalej. I dosyć skutecznie się broni, ale w swojej naiwności myśli, że ma do czynienia z przeciwnikiem, który go nie zna, który nic o nim nie wie. Okazuje się, że komuniści wiedzą wszystko bardzo dobrze. I pytają, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach poznaliście się z wujkiem, czyli dają jego własny pseudonim, czyli wiedzą wszystko. Pułkownik Liniarski odpowiada, takiego człowieka nie znam. Następuje przerwa przesłuchaniu i następnie pojawia się wpis. Po przerwie w protokole przesłuchania zaczyna się od nowej strony. Rzecz następująca. Pytanie. Podajcie, czy znany jest wam pseudo Mścisław i jakie jest jego prawdziwe nazwisko. Odpowiedź. Tak, pseudo Mścisław jest mi znany. Mścisławem jestem ja. Moje prawdziwe nazwisko jest Liniarski Władysław, syn Jana, urodzony w 1897 roku. Gdy patrzymy na to chłodno, beznamiętnie, widzimy tylko protokół przesłuchania, to widzimy człowieka, który ujawnia dane organizacyjne. Sam się ujawnia przed bezpieką. Ale ta przerwa między innymi odpowiedziami na nie, a tą odpowiedzią na tak, jest bardzo charakterystyczna. Tego w dokumencie nie ma. On został zmaltretowany. Na salę sądową, gdy był już jego proces, prokurator żądał 2 kar śmierci i takie były orzeczone. Później w drodze łaski zamieniono mu ten wyrok na 10 lat więzienia, bo właściwie co mu można było przypisać? Ani zdrady, ani szpiegostwa. Nic takiego nie miał na sumieniu, nawet pod kątem Polski Ludowej. Te 10 lat było także dla niego wyrokiem. Na salę sądową wnoszony na noszach.
to świadczy o tym, jakie piekło przeżył. I też dzisiaj, gdy historycy wyciągają, że on był wnoszony na salę sądową na noszach, zeznawał przeciwko swoim dowódcom z Komendy Głównej Armii Krajowej. A my byśmy nie zeznawali, przechodząc czegoś takiego, bo mamy świadomość, pewność, że my byśmy dali radę. Nie, ludzie nie dawali. Tych niezłomnych, którzy potrafili dać się zabić, a nic nie powiedzieli, było zaledwie kilku. Cała reszta była normalna. Czyli nie wytrzymywała tego piekła, jakie im komuniści stworzyli. Ta moja znajomość z pułkownikiem Liniarskim trwała przez wiele lat. Ja tam jeździłem w sumie od dziecka. Później, gdy dorastałem, gdy już byłem dorosły, gdy pułkownik Liniarski już angażował się w ruch obrony praw człowieka, obywatela, także Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu, którym kierował nominalnie Wojciech Ziembiński. Tam przepisywałem na maszynie biuletyny wydawane przez ten komitet, który dostawałem od pułkownika Liniarskiego. Dzisiaj jeszcze, jak ktoś to odnajdzie w jakichś swoich przepastnych zbiorach, to tam, gdzie jest najwięcej błędów maszynowych, bo pisałem to na maszynie Rheinmetall, małą czcionką, nie umiałem dobrze pisać, więc a szkoda mi było czasu, żeby to wielokrotnie poprawić. To będą te egzemplarze, które przepisywałem ja. I później pułkownik Liniarski zostaje sam. Po głębokim wylewie, już nie jest całkiem sprawny, wie, że nie może dalej prowadzić tego koła oficerskiego Komendy Okręgu Białostockiego AK, przekazuje władzę w ręce tzw. Rady 10. 10 wyznaczonych oficerów, którzy mają dbać o dobre imię Armii Krajowej, mają dbać o tradycję, historię Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. Będąc u kresu swojego życia, wiedząc, że to jest już kres, że to są jego ostatnie chwile, napisał bardzo wzruszający list do swoich podkomendnych. List, który był odczytany na cmentarzu. Ten list zaczyna się tak. Drodzy żołnierze Armii Krajowej Okręgu Białostockiego, gdy te słowa mojego ostatniego pożegnania z wami czytane będą, mnie już nie będzie pośród was. Odejdę do Boga, do Ojca każdego z nas. Odejdę tam, skąd na ten świat przyszedłem. Przede wszystkim chcę podziękować Bogu Wszechmogącemu za dar długiego życia, za opiekę w trudnych jego okresach, za łaskę wiary, której zawsze byłem wierny. Dziękuję Matce Najświętszej, Królowej Polski i tak dalej. Ta długa inwokacja religijna świadczy także o osobowości tego człowieka. On był bardzo uduchowiony. Nie pokazywał tego na zewnątrz, ale miał to w środku. Corocznie na pielgrzymki do Częstochowy, bez przerwy uczestnictwo w mszach świętych. Tam, gdzie jeszcze mógł, na tyle był sprawny, gdy był wożony na uroczystości na teren Okręgu Białostockiego. Wszędzie uczestniczył w mszach, w odsłanianiu jakichś pomniczków, tablic. Ale pamiętał też o swoich rodzicach. Ci, którzy mu to życie formalnie dali i ci, którzy go ukształtowali. Dziękuję mojej matce i ojcu za to, że wychowali mnie na wiernego syna ojczyzny. Córce mojej Zofii za serdeczną opiekę i starania nad moim zdrowiem, czy to w okresie pozwolnienia mnie z więzienia, czy w ostatnich latach mojego życia. Dziękował także współwięźniom. On będąc w tym ciężkim stanie, nie mogąc się samodzielnie poruszać w celi, cały czas doznawał tej opieki. Nawet ci, którzy nigdy o nim nie słyszeli, nigdy nic o nim nie wiedzieli, gdy się z nim zetknęli, poznali jego historię, dzielili się z nim tym, co mieli. Tymi niewielkimi zapasami, które dostawali w paczkach, a on nie. I on im wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. A ja dziękuję Panu Bogu za to, że mogłem takiego człowieka poznać, że mogłem z nim przebywać, że mogłem się od niego czegoś nauczyć. I wiem, że gdybyśmy takich ludzi mieli na stanowiskach, gdyby oni mogli kształtować następne pokolenia w tym okresie, kiedy niestety była Polska ludowa, Polska dzisiejsza wyglądałaby inaczej. Byłaby normalna. Polska byłaby Polska.